Dzień dobry. Zobaczcie, znowu mam roślinkę do uratowania. Jest to bardzo ładna alokazja. Reginula. Wcale nie wygląda aż tak tragicznie, więc myślę, że będzie z niej piękna roślina. Zobaczcie, tutaj ma pewne wady. Albo była przelana, albo jakiś przędziorek ją zaatakował. No i te listki są na pewno do usunięcia. Również ten. No, ale zobaczcie, ten już jest piękny. Zobaczcie, jaki duży. Fajny, taki aksamitny w dotyku. Śliczne jest również takie wyraziste, białe unerwienie. Szkoda, że na tym największym liściu, tutaj, jest również taka oto plamka, ale myślę, że ten listek bez straty dla rośliny da się fajnie uratować. Tutaj jest jeszcze taki mniejszy, więc na pewno te trzy listki zostaną przy tej roślince. Idę więc po medykamenty. Jestem już na działce, bo tutaj mam wszystkie potrzebne rzeczy do tej nowej roślinki. Zobaczcie, taka osłonka, taka doniczka ziemia odpowiednia którą jeszcze dodatkowo postaram się wzbogacić, ponieważ każda alokacja Preferuje podłoże żyzne oraz próchnicze, takie umiarkowanie wilgotne, zdrenowane oraz przepuszczalne. No to tyle wystarczy. Do tej ziemi dodam łyżkę takiego popiołu drzewnego, który powinien dostarczyć składników pokarmowych, właśnie tej alokazji. No ale to nie wszystko. Mam tutaj na działce taki schowek. Zobaczcie, jest to spruchniały stary pieniek, który jest świetnym dostarczycielem takiej ziemi próchniczej. No, i pobiorę sobie tutaj kilka takich kawałków, które dosypię sobie do tej ziemi. No, i ta ziemia będzie taką bazą do odratowania mojej alokazji. Oczywiście, jeśli nie lubicie eksperymentować z takim. Własnoręcznie przygotowanym podłożem, możecie sobie kupić takie gotowe podłoże. Będzie ono również fajnym rozwiązaniem. Teraz jest modne takie specjalistyczne podłoże, które nazywa się fachowo ceramis. Ja nigdy tego nie kupowałem, no ale być może macie jakieś doświadczenia właśnie z tym podłożem, no i zapewne ono również fajnie sprawdzi się. Dla tego typu roślin. No dobrze. Myślę, że tyle tych grudek wystarczy. Musicie przyznać, że fajną mam tą kopalnię odkrywkową. Teraz ją zamknę. No i będę korzystał przy następnej okazji, która na pewno się nadarzy. No dobrze. Mam już prawie wszystko, aby uratować tą alokazję. Teraz spróbuję jej obciąć te wszystkie brzydkie liście, które tutaj ona ma. Najpierw tutaj. Także jeden jest obcięty. Oczywiście do wyrzucenia, ponieważ mogą tam bytować jakieś szkodniki. No i jeszcze ten. Ciekawe, czy ona była przelana, czy też jakiś szkodnik tutaj żeruje. Zaraz to zresztą sprawdzę. No i teraz jeszcze spróbuję jakoś ładnie tutaj wyciąć właśnie ten liść, aby on pozostał. Zobaczcie, tutaj spróbuję do tego miejsca, gdzie jest widoczne to uszkodzenie odciąć no i w drugą stronę, tak aby był zachowany kształt liścia. Roślinka na tym na pewno nie ucierpi, będzie wyglądać nieco lepiej, a w przypadku kiedy ten listek będzie już zamierał, no to wtedy go odetnę już całkowicie. Teraz czas sprawdzić, jak alokazja wygląda w środku. Spróbuję sobie tutaj delikatnie wyjąć roślinę wraz z bryłą korzeniową. Mam nadzieję, że mi się to uda. O, udało się. O, sporo wody, zobaczcie, ona jest maksymalnie przelana tu jest aż mokro tutaj wszystkie takie cebulki, które się wykształcają, są całkowicie przemoczone nie miała ona żadnego drenażu no i tutaj widać, że woda mocno się zbierała ale korzenie są zdrowe co widać zresztą na załączonym obrazku. Do tego podłoża, które przygotowałem na działce, dodam jeszcze perlitu oraz takiej pozostałości ziemi kokosowej. Wszystko razem to zmieszam i powstanie naprawdę fajna mieszanka dla tej alokacji. Jeszcze troszkę. No i teraz wystarczy wymieszać. Podłoże na pewno będzie idealne. Pozwolę sobie tutaj jeszcze rozluźnić nieco bryłę korzeniową. Wykorzystam również to podłoże, które tutaj ta roślinka miała, ponieważ najwyraźniej ono bardzo fajnie trzyma wodę. A podstawowym warunkiem w pielęgnacji alokazji jest to, aby ona nie miała za sucho, ale też żeby nie była przelewana. Ponieważ efektem ubocznym mogą być takie liście, jak widzieliście na początku. No to teraz wystarczy już tylko wsypać to nowo przygotowane podłoże do przygotowanej doniczki. Myślę, że dwie łyżki wystarczą, ponieważ ta doniczka nie jest jakaś duża. No i teraz wsunę sobie tutaj tą alokazję, można by ją było jeszcze rozdzielić, ale ja na razie zostawię ją z tymi właśnie trzema tutaj cebulkami. No a. Później ewentualnie będę przesadzał. Na razie, niech ona się przyjmie, i zobaczę, jak będzie rosła. Teraz trzeba jeszcze delikatnie postukać, tak aby ziemia tutaj się utrwaliła. No, i myślę, że tak będzie już ok. Dosypię delikatnie jeszcze tutaj z boczku tej ziemi. No, i właściwie gotowe. Teraz jeszcze dla poprawienia efektu wizualnego usunę takie uschnięte pozostałości tych łodyg czy też liści z tych cebulek. Idzie to bardzo łatwo, ponieważ one się w sposób delikatny dadzą odrywać. No i takie brązowe pozostałości nie są tu wskazane, a na pewno roślina będzie się prezentowała o wiele ładniej. Później wystarczy ją postawić w miejsce nasłonecznione, gdzie te liście będą czerpały energię słoneczną, ale pamiętajcie, aby to nie było takie miejsce non-stop na słońcu. No i wtedy alokazja będzie fajnie się rozwijała. Może ona dorastać nawet do 40 cm w sprzyjających warunkach. Czyli jest to naprawdę dosyć duża roślina. Trzeba również pamiętać o nawożeniu alokazji. Najlepiej nawozem do roślin zielonych. Wykonam sobie jeszcze taką osłonkę. Jak widzicie z butelki plastikowej, w tej osłonce umieszczę sobie później keramzyt i zaleję go wodą, co w sposób wyraźny zwiększy wilgoć. Wokół tej rośliny. Ostatnio robiłem podobnie, zresztą mogliście to widzieć na filmie o Syngonium. Sprawdza się to naprawdę rewelacyjnie, ponieważ wokół roślinki jest odpowiedni stopień wilgotności. No i nie trzeba tak często rośliny podlewać. Szczególnie sprawdza się to w miesiącach takich ciepłych, letnich czy też wiosennych. No, i teraz jeszcze odpowiednia dawka keramzytu. Nie musi to być keramzyt, mogą to również być jakieś kamyczki. Zalewam delikatnie wodą. No, i całość umieszczam w docelowej osłonce. Pamiętajcie, aby ta struktura zawsze była nawodniona. Do tak przygotowanej osłonki mogę sobie teraz włożyć Moją doniczkę z roślinką. Na sam koniec tą wierzchnią warstwę podłoża spryskam sobie jeszcze taką odstaną wodą, aby delikatnie woda mogła sobie tam wsiąknąć. Ale pamiętajcie, nie przelewamy tej rośliny, ponieważ ona zacznie potem gnić. No, i myślę, że cały proces ratowania alokacji jest już zakończony. Zobaczcie, zostały trzy bardzo ładne liście. Można by je jeszcze tak ładnie związać, aby ich uroda była skupiona w jednym punkcie. Liczę też, że roślinka szybko wypuści nowe liście. Cześć!